Cześć, mam na imię Michał. Witam w kolejnym odcinku Zapytaj o SEO. Tak jak Wojtek zapowiadał wcześniej, w trzecim sezonie pojawia się drugi prowadzący, to jestem ja. A dzisiaj ze mną w biurze jest Piotr Wicenciak, team leader, grupa ICA i Ilo, czteroletni specjalista? Trzy i pół. kupa czasu. W śmieszkach i żartach wspominasz, że e, trafiłeś do SEO przez przypadek. To jak to jest, że cztery lata wytrwałeś mimo tego <grym> przypadku na starcie? Wiesz co, wynika to po prostu z tego, że trafiłem tutaj przypadkiem, ale jednak ta branża oferuje tyle interesujących rzeczy, że faktycznie po prostu w niej zostałem na dłużej i ciągle się chcę w niej rozwijać, ponieważ po prostu jest tak zmienna, że ciągle jest coś nowego i nie można się nudzić. Chciałoby się czasem, żeby coś się <laughs> przestało zmieniać? Tak, zwłaszcza chciałoby się zawsze widzieć na pewno w tej branży efekt, co też nie zawsze jest. Tak, jakby się chciało, nie? Okej, okay, ale dobra, mówisz o tym, że chciałbyś częściej widzieć efekt. A hmm. co rozumiesz przez efekt SEO? E, przede wszystkim zadowolonego klienta, oczywiście, e, ale jeżeli byśmy mieli mówić w taki sposób e, wyrażany w danych, no to na pewno e, pierwszym takim efektem jest wzrost widoczności po prostu na stronie, a takim e, kluczowym, według mnie już finalnym efektem jest po prostu wzrost e, przychodów tego klienta z kanału organicznego. Okej, okay. no czyli standard. Jak budujesz tak. strategię to albo widoczność, albo ruch, albo sprzedaż, jak jesteś samobójcą, no. albo bardzo ambitnym pozycjonerem. Dokładnie. Wiadomo, <laughs> mamy jeszcze strony usługowe, gdzie, gdzie ta konwersja trochę inaczej wygląda, ale skupiamy się głównie na e-commerce. Okej. Okay. Dobra, ale Piotr chciałem z tobą no. porozmawiać dzisiaj trochę o, o tej karierze w SEO, bo mm -hmm. twój przypadek jest dla mnie bardzo ciekawy. Miałem tę przyjemność, że widziałem to od samego początku, jak się w firmie rozwijałeś. W tym momencie jesteś tym liderem. Razem niejedną jedną rekrutację na specjalistów SEO prowadziliśmy. Czy ty widzisz jakąś przewagę, kiedy rozmawiasz z potencjalnym specjalistą SEO, który ma doświadczenie w innej agencji, czy wolisz takich, którzy na przykład mieli doświadczenie raczej w freelancie i pracowali na własną rękę? To znaczy, takie rozmowy, w ogóle takie wdrożenia w, w naszej agencji na pewno są łatwiejsze przy osobach, które już mają po prostu to agencyjne doświadczenie. Trochę łatwiej jest się przede wszystkim zrozumieć z takimi osobami, bo one jednak uczestniczyły ciągle w tych procesach po prostu w większej firmie, agencji. Natomiast z freelancerami bywa różnie. Są na pewno bardziej specyficzni. Mają swoje pomysły, na które czasami ja bym nie wpadł, ale też czasami widać po prostu taki brak po prostu agencyjnego myślenia, trochę poukładania bardziej bardziej pójście na żywioł. Okej, okay. a nie uważasz, że freelancer właśnie powinien być bardziej samozorganizowany? Na pewno w, w definicji tak, aczkolwiek nie zawsze to wychodzi, w mojej opinii, przynajmniej z moich obserwacji, bo zauważyłem, że też dużo freelancerów po prostu pracuje po prostu, kiedy ma na to ochotę. Po prostu. Nie zazębiają się, nie definiują swojej pracy w jakichś określonych ramach czasowych, co dla mnie jest na przykład łatwiejsze, bo jak ja mam określone jakieś ramy czasowe, to łatwiej mi się po prostu zmotywować do tej pracy, bo jestem osobą prywatnie dośleniwą i lubiącą odkładać <śm> rzeczy na. Na drugi plan, dopóki nie muszę ich faktycznie zrobić. Czyli nie? bad się przydaje. Dobrze jest mieć ramy konkretnie określone. Tak, dokładnie. Wolę mieć bad nad głową, aniżeli pełną swobodę, <laughs> ponieważ e, wtedy dużo rzeczy jest po prostu odkładane. Dobra, a czytałem ostatnio taki artykuł Pawła Borowika od nas. Zdaje się, że jeszcze. Nie był publikowany, nie wiem jak w momencie emisji odcinka. Pisał o tym, że taką bardzo dużą przewagą doświadczenia w pracy agencyjnej jest opcja wymiany wiedzy. To, że spotykasz się z nastoma, kilkudziesięcioma specjalistami, przerwiasz X różnych projektów, z różnych branż, czy to e commerce czy to stron usługowych i to jest takim bardzo mocnym plusem przy specjaliście SEO. Zgadzasz się? Zdecydowanie, zwłaszcza podoba mi się w, w naszej agencji ten system szkoleń wewnętrznych po prostu, gdzie każdy z pozycjonerów może się dzielić swoją wiedzą w jakiejś wąskiej specjalizacji. Też w moim teamie, z moimi podobiecznymi, jak dyskutuję, to faktycznie mamy Jednego specjalistę, który na przykład woli iść w sprawy JS-owe, w sprawy renderowania, drugi specjalista woli zarządzać Crawl budżetem, a trzeci specjalista na przykład woli optymalizować content na przykład przy użyciu serfera SEO. I to jest właśnie najciekawsze, że każdy ma trochę inne podejście do tego SEO. I faktycznie następnie Dyskutując na te tematy, mhm. zawsze z, z każdego segmentu wiedzy zasięgniesz coś wartościowego dla siebie. Przynajmniej ja tak mam, że e, zawsze jak e, z kimś rozmawiam, to staram się wyciągnąć rzeczy, które według mnie mają sens i sobie je przyswoić, mhm. e, a resztę po prostu odrzucić, no bo wiadomo, że też nie ze wszystkim się zgadzam, bo każdy ma różne podejście. Tak, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Dokładnie tak, trzeba znaleźć swój złoty środek, który po prostu będzie przynosił te efekty, o których mhm. mówiliśmy, nie? Ale to, co mówisz, to brzmi jakby w takim razie idealnym modelem obsługi klienta w, mhm. w kontekście pozycjonowania, byłoby tworzenie takiego task force'u, takiej ekipy specjalistów, gdzie każdy jest w pewien sposób wyspecjalizowany w wąskiej wąski dziedzinie, bo wymieniłeś przynajmniej mhm. content, wymieniłeś techniczne SEO, wyodrębniając to jeszcze na, na javascriptowe rozwiązania. Uważasz, że takie podejście do, do umowy byłoby dobrym? Tworzyłoby ten efekt, od którego hmm. zaczęliśmy? To znaczy, według mnie takie analizy, wąskie analizy powinny zostać wykonane przynajmniej raz, jednak uważam, że lepiej, żeby e, jeden opiekun e, też jednak miał szeroką wiedzę z e, każdego zakresu, pomimo tego, że się może na przykład specjalizować w jednym bardziej, hmm. ponieważ według mnie takie, takie działanie też trochę, e, kolokwialnie mówiąc, upośledza naszych specjalistów. E, oni rozmawiając z klientem, powinni umieć porozmawiać na każdy temat, a wiadomo, że, że nie zawsze będzie ktoś przy nich, kto, kto będzie mógł ich wesprzeć w danej dziedzinie. nie? Okay. To brzmi jak taki trochę project management, takiego pozycjonera idącego w kierunku PM-a, który musi spinać całość, musi rozumieć tę całość i ewentualnie powinien mieć opcję oddelegowania do drobiazgowej analizy jakichś pojedynczych, Elementów. Dokładnie ja lubię właśnie tak działać, że po prostu robię swoje analizy, wyciągam swoje wnioski. Jeżeli faktycznie gdzieś mam problem na którym stoję, się zastanawiam, no to wtedy idę porozmawiać z osobą właśnie, która czuje się w tym dobrze mhm. i po prostu dyskutujemy na ten temat i wtedy przeważnie znajdujemy to to najlepsze rozwiązanie, nie? Okej, okay, to się wydaje bardzo mocną przewagą w przypadku doświadczenia pozycjonera, mhm. kiedy ma taką opcję, mógł tego doświadczyć, ale mam takie przeświadczenie, że jednak osoba, która pracowała e, jako freelancer, samozatrudniona, to była w pewien sposób przymuszona, żeby pewne tematy o wiele dokładniej zgłębić, skoro musiała, czy mogła polegać Przede wszystkim tylko na sobie, to, to czuła ten bacik, mhm. ten, ten obowiązek, że jednak ja muszę ten rendering JavaScriptowy zrozumieć, ogarnąć, ja muszę samodzielnie potrafić klienta e, pociągnąć. A jak sam mówiłeś, taka zewnętrzna motywacja, e, no po prostu sprawia, że, że uczymy się tego. Więc czy jednak freelancer nie będzie lepszym, lepszym specjalistą finalnie? E, tak, tylko tutaj chodzi o to, że freelancer faktycznie przymuszając się do wyuczenia czegoś. On na to przede wszystkim musi też poświęcić więcej czasu, ponieważ pewnie musi po pierwsze przeorać ten internet w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań artykułów, po drugie musi te rozwiązania sam przetestować i sprawdzić, czy one są skuteczne, a po trzecie, no faktycznie, pomimo tego, że jak się wyspecjalizuje w, w, tych, w tych wszystkich dziedzinach, to faktycznie może być skuteczniejszy, może być po prostu bardziej kompletnym seowcem, mhm. ale musimy pamiętać, że no ten proces z, z, po prostu zajmie znacznie dłużej, mhm. aniżeli proces pozycjonera, który znajduje się w agencji, gdzie, gdzie tych seowców, tych po prostu rabinów, których mają swoje osobne zdanie, będzie mm, o wiele więcej. Nie? nie dostanie po prostu wszystkiego na tacy, nie? Mhm. w przysłowiowej tacy, w, w ramach na przykład jakichś szkoleń wewnętrznych, nie? ale myślę też, że freelancerzy też nie są pozostawieni sami sobie, bo wiemy, że mamy dość znane, popularne grupy, na przykład SEO Polska, gdzie, gdzie ludzie konsultują pewne tematy i liczą na feedback od innych specjalistów też. Nie? To jest takie trochę według mnie nawiązanie do tej agencyjnej struktury, że faktycznie zajawiasz jakiś temat mm -hmm. e, i starasz się zaczerpnąć wiedzy innych specjalistów z tej dziedziny, nie? Musisz tam uczyć się dodatkowo odsiwania spamu, ofert i mało merytorycznych rozmów, ale założenie jak najbardziej jest słuszne. Dobra, nie, nie. któryś raz nawiązujesz do kwestii nie. szkoleń wewnętrznych i spotkań. E, uważasz, że e, te formy, które my przyjęliśmy w firmie, dałoby się jakoś usprawnić, bo my to robimy cyklicznie, wręcz osobę, która jakimś tematem jest wyraźnie zainteresowana, ona go sobie opracowuje w pewien sposób, jeżeli jest w stanie, podpiera case'em i prezentuje to na, na szerokim forum wśród specjalistów. Masz pomysł, jak czy takie podejście nie ma jakichś wad, czy nie da się tego zrobić lepiej? To znaczy na pewno ma wady, zwłaszcza jeżeli to są po prostu godzinne szkolenia na sztywno, na przykład na Micie online, czy w biurze, gdzie ktoś przedstawia swoją prezentację. Mhm. Taką fajną poprawką tej szkoleń na pewno jest to, co zrobił ostatnio Wiktor, nasz specjalista. Z, z regexów, nie wiem czy kojarzysz, że faktycznie te szkolenia przyjęły trochę bardziej warsztatową Warsztą, metodologię i naprawdę wtedy oczywiście zajmuje to trochę więcej czasu, no bo każdy musi porobić kilka przykładów, ale mhm. można zauważyć, że jednak ta wiedza w, po prostu się lepiej przyjmuje, nie? Okay. Jeżeli ktoś oprócz tej teorii, tej praktyki, którą może zapomnieć po tym godzinnym szkoleniu, od razu ją przetestuje. W biegu, że tak powiem. Nie? No to było bardzo pewne rozwiązanie to, że w trakcie ankieta jakaś, jakiś arkusz, testowanie na bieżąco, próba zaangażowania widowni w tej ne, tak, do interakcji. Tak, zaktywizowanie ich, bo wiemy, że jak leci tylko. Preska w tle, no to każdy się rozkojarza. Jak to jeszcze jest zdalnie, no to na drugim monitorze sobie coś robi, mhm. a jak jest jednak ten warsztat, to każdy raczej się skupia na tych zadaniach. Okej, okay, to powiedzmy, że takim odpowiednikiem dla, dla freelancera e, do szkoleń wewnętrznych byłyby na przykład konferencje SEO, organizowane cyklicznie, kilka w naszym kraju każdego roku się dzieje. Mhm. E, uważa, że to jest dobra alternatywa, że to będzie równie wartościowe, może będzie o wiele lepsze. To znaczy, mam trochę mieszane uczucia. Tam też raczej widzimy, właśnie bardziej teoretyczne jakieś prezentacje. Do tego jest kilka tematów, które po prostu się powtarzają w trochę innej formie. I według mnie to, co jest najlepsze w tych konferencjach, to na pewno networking, wymiana doświadczeń. Mhm. Aczkolwiek same prelekcje, same, same wystąpienia tłumaczące pewne casey. Według mnie nie są w stanie do końca zastąpić tych szkoleń takich w pełni warsztatowych, nie? Okej, no jest to zreferowanie tematu i znowu raczej zajawka, coś co trzeba samodzielnie dalej zgłosić. Zwłaszcza, że zewnętrzny pozycjoner też będzie się rzadziej, nie będzie się tak chętnie dzielił swoim know-how, jak na przykład pozycjoner po prostu wewnętrznie, nie? Jest jakaś taka automatyczna blokada. Jak wypracowałem dla siebie, no to e, będę to trzymał do siebie, choć no, podejrzewam, że zależy od osoby. Dokładnie. Jest mnóstwo osób, które wiedzą, e, chcą się dzielić, a ta nasza branża jest taka, że im więcej tą wiedzą się dzielimy dookoła, tym myślę, że przez te lepsze efekt odnosimy. Dobra, a my przyjęliśmy jeszcze jeden e, sposób na dzielenie się wiedzą, i to mam wrażenie, że też jest e, taka. Analogia do tego, co freelancer może robić. Bo ja, pamiętam, jak zaczynałem swoją karierę, to na bieżąco śledziłem kilka portali. Przeglądałem tego, informacje, które są tam ciekawe. Zawsze był tego natłok i dalej jest tego natłok. I my spróbowaliśmy to w pewien sposób przesiać, odfiltrować i uruchomić własne znalezisko w firmie, zresztą powiązane z naszym projektem SoNiusy, gdzie, gdzie prezentujemy te najciekawsze rzeczy. Uważasz to za wartościową formę, czy. A w ogóle czytasz? Tak, czytam i uważam za wartościową formę, no bo kolokwialnie sobie możemy powiedzieć, że mamy ludzki filtr, który faktycznie odfiltrowuje nam te najciekawsze artykuły i takie, które, i takie publikacje, które mogą mieć największy impact na naszą codzienną pracę w kontekście samych efektów. nie? Mhm. I Dzięki temu kanałowi też jak ktoś faktycznie zająwi, że na przykład w obszarze korły Vitals zaszły jakieś zmiany. No, to od razu nie dowiadujemy się tego na przykład za trzy tygodnie, jak pojawiają się pierwsze spadki w jakichś narzędziach estymacyjnych, tylko już wiemy, że faktycznie była informacja o tej aktualizacji, o tych poprawkach algorytmu mhm. i, i po prostu kojarzysz ten temat w głowie, nie? Bo też zauważyłem, że po prostu nie każdy pozycjoner też cyklicznie sam z siebie czyta te artykuły. Dlatego e, takie po prostu pingowanie na czacie jest jak najbardziej w porządku. nie? No, myślę, że e, w pracy agencyjnej w pewien sposób mm -hmm. masz ten harmonogram się rzeczy zamurowany cały czas e, i musisz wyłuskiwać momenty, które możesz poświadczyć po, przeświadczyć, przeznaczyć na jakiś rozwój, jakieś, jakieś kształcenie się dookoła. E, jeżeli nie masz w tym harmonogramie już stworzonej przestrzeni, do. Do uczenia się i faktycznie gdzieś tam w ciągu dnia pojawiający się ping o jakimś ciekawym artykule, no może przypomnieć, że warto pozostawać na bieżąco. Okej, okay. zmiany są pod dostatkiem, dzieje się tego dużo i ty cały czas twierdzisz, że SEO cię nie znudziło. Masz jakiegoś swojego konika, coś, co faktycznie sprawia, że uważasz tę branżę za, za przyszłościową, za ciekawą i która sprawia, że jesteś w stanie wieczorem, żeby usiąść i to jeszcze ogarnąć, bo, no bo cię po prostu mhm. to interesuje. Znaczy najbardziej interesuje mnie przede wszystkim techniczne SEO, e, zwłaszcza związane z zarządzaniem budżetu, z indeksacją strony. Według mnie to są najciekawsze faktycznie elementy, bo nie zawsze są takie jednoznaczne i naprawdę czasami trzeba pokopać np. w logach serwerowych czy w GSC, żeby faktycznie stwierdzić jak jeszcze możemy ten budżet zoptymalizować, krawlowania, e, żeby jednak on był przekierowany na, na wartościowe podstrony, a nie na podstrony, na które Google przepala czas. I według mnie to jest bardzo ważny element, na który powinniśmy zwrócić uwagę, bo samo wdrażanie treści, e, same optymalizacje on-site'owe są spoko, e, ale jeżeli nie zoptymalizujemy jakby tego backgroundu e, od strony robota, czyli E, nie będziemy nim w odpowiedni sposób kierować po stronie, czy też e, nie będzie on w ogóle potrafił wyrenderować strony, mm -hmm. e, no to nasze optymalizacje zostaną zaprzepaszczone, nie? E, też na, na podstawie własnych caseów się, <grym> się nauczyłem tego i dzięki temu się tym zainteresowałem, bo. Faktycznie, według mnie, to jest pierwsza rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w ogóle mhm. przy pozycjonowaniu jakiegoś e-commerce. Taki fundament całego nas całej naszej pracy. I obserwując rynek oferty pracy, wydaje mi się, że to techniczny SEO stał się takim magic wordem i w pewien sposób może nawet specjalizacją w naszej branży, wśród pozycjonerów. A spróbujmy to trochę, może nie odczarować, bo w mm -hmm. 20-30 minut nie da się tego zrobić, ale możesz podzielić jakimś swoim case'em, czymś, co faktycznie uważasz za, za ciekawy przypadek, który nazywa konkretnie techniczne SEO? Na pewno mieliśmy jedną stronę, gdzie faktycznie nasze optymalizacje... Nie chciały się wgryźć, że tak powiem. Faktycznie było bardzo dużo analiz. Sprawdzaliśmy status robota Google na każdych podstronach, i te najprostsze, darmowe narzędzia faktycznie zwracały nam status 200 na tych podstronach. Co się jednak później okazało, jak w Pythonie jeden z kolegów zbudował symulator robota Google, okazało się później, że te wszystkie strony zwracają status 304, a nie 200. Czyli 304 to jest Not Modified. I faktycznie Google, dopóki nie poprawiliśmy tych 304 na 200, nie chciał po prostu tych aktualizacji, tych podstron w dobry sposób przyjmować. Dopiero jakiś czas po odblokowaniu tego tych statusów, tego kontentu, jak robot znowu przekrawlował tą stronę zaczęło się coś ruszać, nie? Jak dobrze rozumiem całą sytuację, to wszystkie narzędzia i wyweryfikując sytuację od frontu widzieliście 200 ok dla użytkownika, ale bot otrzymywał kompletnie inny status, Dokładnie. 304, udało wam się dojść w ogóle skąd ten status się wziął? E, tak, był to po prostu błąd w CMS-ie, tam było włączone, był moduł odkreszowania mhm. e, i dopóki ten moduł był włączony, to strony zwracały 304, -kę. jak się wyłączyło moduł, to faktycznie te strony już zwracały 200. I co ciekawe, no było to po prostu przestawienie paska w module z ON na OFF, a przez parę miesięcy powodowało nam gigantyczne problemy, nie? do mhm. których no do, problem, do którego w końcu doszliśmy, ale zajęło nam to sporo czasu, roboczo godzin, które moglibyśmy poświęcić na, na jakieś ciekawe optymalizacje on-siteowe. Ale to jakby nie było było ciekawą Dobra, optymalizacją. Tak. Ale to hmm? jestem ciekaw, bo e, mówisz o wyłączeniu po prostu modułu do kaszowania. E, czy to mimo wszystko nie było też minusem dla optymalizacji? Nie, nie opóźniliście serwisu w ten sposób? To znaczy, e, oczywiście we wdrożyliśmy po prostu alternatywne rozwiązanie do kaszowania, które nie zwracało tego błędu, mhm. no bo m, nie możemy robić tak, że Wyłączamy jedną przydatną e, funkcję dla strony pod kątem pozycjonowania na rzecz drugiej. Mhm. Dlatego po prostu trzeba było tu iść na pewien kompromis i po prostu e, załatwić to, to w inny sposób, po prostu załatwić inno, inny moduł do kaszowania. Okay. Wspomniałeś się o fajnej umiejętności, mhm. o umiejętności w e, programowania w Pythonie. Mhm. Uważasz to za taki skill, który powinien posiadać każdy pozycjoner? E, zauważam taką tendencję, że faktycznie E, Podstawy Pythona stają się czymś, co jest bardzo dużą wartością dla pozycjonera, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten cały scrapping e, e, z, e, tych danych e, związanych z, ze stronami internetowymi, mhm. e, ponieważ e, po pierwsze, może to zautomatyzować znacznie naszą pracę, czyli skrócić czas wykonywania pewnych analiz, no a po drugie. Dzięki tej, dzięki tej wiedzy też jesteśmy w stanie skutecznie przeprowadzać jakieś optymalizacje. Okej. Okay. No mi na chwilę obecną skutecznie Pythona zastępuje Spreadsheet po prostu, jakby ta obróbka mm. danych w tym miejscu, ale widzę przewagi mimo wszystko w Pythonie. Tak. To znaczy, m, nawet wspominając o samej funkcji, na przykład import XML mm -hmm. w Sheetsach, która według mnie jest dość oporna, bo się długo przeładowuje. Ma limity. Chcę, tak, ma limity, chce się doładować. To faktycznie, jeżeli ktoś zna się na Pythonie, to może to zrobić szybciej, nie? Mhm. E, I faktycznie po drugie, można sobie budować jakieś skrypty automatyzujące pracę, jakieś mini crawlery, e, które nam będą wyciągać na przykład ilości produktów z danej podstrony, nie? Mhm. I tu też może być różnica w pracy pomiędzy freelancerem a, a specjalistą w agencji, bo. Z założenia agencja ma większe zasoby przeznaczone na budowanie mm -hmm. takich automatyzacji. Albo freelancer y, może szybciej tworzyć te pojedyncze, drobne skrypty, któremu faktycznie ten everyday. Work u, ułatwiają w jakiś sposób, bo mhm. zna konkretny problem, wie jak to zakodować, potrafi spojrzeć na to programistycznie od, od strony kodu i no i może nie na wstrzyknięcie palca, ale w ciągu kilku dni faktycznie ułatwić sobie na przyszłość rozwiązywanie tego problemu. Widzisz jeszcze jakieś umiejętności, które być może w ostatnich latach stały się takimi e, istotnymi wśród pozycjonerów? Hmm, chyba. Wiesz co, Python mi się tak na, najbardziej rzuca w oczy. Oczywiście znajomość JS-a jest zostania bardzo ważna, coraz więcej stron powstaje po prostu w oparciu o tę technologię o frameworki JS-owe, mhm. co się wiąże z pewnymi problemami związane, związanymi z renderowaniem strony przedrobota, robota, mhm. pomimo zapewnień ze strony Google, że jednak sobie radzi z tym JS-em, no to mamy casey, że sobie nie zawsze radzi. Mhm. No i trzeba jednak mieć duże pojęcie znać dużo pojęć związanych zwłaszcza z, z server-side renderingiem czy z prerenderingiem mhm. pod kluczowe, najpopularniejsze frameworki JS-owe. Ale to ja może trochę tak? w kontrze, bo mhm. mówisz, że umiejętność programowania w Java, Javascriptie będzie istotna, a tak w, w kontraście do Pythona Javascript wydaje mi się być o wiele bardziej rozstrzelonym, raz, że na różne frameworki, raz, że no równie dużym językiem mhm. programowania i uważam, że specjalista, specjalista SEO nie musi koniecznie umieć programować JavaScript. Yy, według mnie, tak, według mnie nie musi, ale no. powinien kojarzyć basicowego JS-a. Powinien to, rozumieć ten kod, powinien który rozumieć który widzi. Powinien rozumieć całe procesy zachodzące w yy -hmm. tym JS-ie i jak faktycznie ten JS może się przekładać na ładowanie strony i na renderowanie przez robota Google. Nie? Wiadomo, jeżeli chodzi o dodatkowe frameworki, to to jest jakaś przewaga, że że po prostu je znamy, ale na przykład dla Vue, Vue.js na przykład mamy super guide'y od twórców, gdzie wprost mówią jak wdrożyć ten rendering okay. i po prostu wystarczy to wysłać deweloperom odpowiedzialnym za to i oni sobie powinni z tym poradzić, nie? Wtedy teoretycznie na tym rola SeOsa w kontekście wdrażania pre prerenderingu może się zakończyć. Wydaje nie? mi się, że to jest jakby kluczem do sukcesu, że faktycznie specjalista i tak już ma tak szeroki obszar, którym musi się interesować hmm. od analityki przez content link building, techniczne SEO i tak dalej, że on musi się skupić na PM-owaniu w tym kontekście i raczej mieć dewelopera obok, który go wesprze w samym wdrażaniu takich elementów. Dokładnie tak, dlatego w agencji to jest jednak trochę prostsze, <noise> no bo Faktycznie te różne procesy możesz sobie oddzielić, bo masz dział UX-owy, masz dział web developingu, masz dział copywritingu, a faktycznie, e, jako według mnie, nigdy nie byłem, ale freelancer może mieć e, w pewnym momencie poczucie pewnego natłoku mhm. e, tych zadań, które może zrealizować. Wiadomo, że może je outsourcingować, e, tak jak my to robimy w agencji wewnętrznie. Ale jednak wydaje mi się, że, że ten przymus tej, te, tego szerokiego pola wiedzy jest, jest bardziej konieczny. Nie? Mhm. Mówisz w tym JS i mi cały czas przypomina się upiorny, upiorna rekomendacja PageSpeed Insights dotycząca odchudzania kodu JavaScript, który opóźnia mhm. ładowanie elementów na stronie. Udało Ci się kiedykolwiek skutecznie rozwiązać ten problem? Nie udało mi się. Przeważnie, przeważnie już byłem po prostu tak wkurzony tymi błędami, że albo rzucałem to deweloperom, a jak faktycznie oni mówili, że nic się nie da na to poradzić, no to przeważnie po prostu trzeba było odpuścić ten temat, bo. Po prostu ta rekomendacja też się w tym page speedzie wydawała taka niejednoznaczna, że tak powiem. A jest na pewno dookoła kilka innych rekomendacji, którymi możemy skutecznie się zająć Dokładnie. i rozwiązać. To jest w ogóle ciekawa umiejętność rozpoznania, który problem jest rozwiązywalny, w jakich określonych zasobach i być może priorytetyzowania na, na podstawie takich informacji, jakiejś tam kolejki działań. Bo jak wierzę że WebP może stosunkowo łatwo na Prestashopie wprowadzić jakimś modułem czy pluginem, to. Tym się po prostu zajmujesz w pierwszej kolejności, bo równie duży impact może mieć na, na czas ładowania strony. Dokładnie tak. Dobra, to ja do tych listę umiejętności, które wydają mi się być istotne hmm. dla, dla specjalistów SEO, dorzucę e, troszkę bardziej miękki aspekt, bo umiejętność komunikowania, e, jakby współpraca z tobą pod tym hmm. kątem zawsze jest sztos e, i masz na, na wysokim Dzięki. poziomie e, trochę posłodzić trzeba w trakcie, w trakcie rozmowy. E, masz na wysokim poziomie te umiejętności, ale to jest coś, czego często brakuje mi specjalistów. Właśnie, skoro tak często podkreślamy znaczenie outsourcowania czegoś, delegowania zadań gdzieś indziej, współpracy pomiędzy zespołami i Spinania raczej całego procesu w całość, to brak podstawowej umiejętności komunikacji, nazwanie jasno problemu, wyjaśnienie go w klarowny sposób i dopilnowania realizacji poprzez wsparcie chociażby jest strasznie kluczowa. Dokładnie tak, zwłaszcza przy tych dużych wip projektach, gdzie tych działań jest po prostu mnóstwo, mhm. trzeba to jakoś zaplanować, trzeba zakomunikować klientowi, a na końcu się mu po prostu z tego rozliczyć na, na spotkaniu z klientem czy też na jakimś wyjeździe. I to są bardzo kluczowe kompetencje, których faktycznie juniorzy, zwłaszcza według mnie na początku, nie dostrzegają, bo SEO, jakbyśmy mieli przyjąć, to jest bardziej raczej marketingowa branża, A jednak według mnie to jest taki marketing techniczny, marketing IT. I faktycznie w marketingu przeważnie zakłada się, że ludzie umieją ze sobą rozmawiać, no bo w marketingu trzeba pewne procesy dobrze komunikować. Natomiast mi się wydaje, że ludzie, którzy przychodzą do SEO są raczej bardziej tymi stereotypowymi nerdami z branży IT, którzy się trochę boją tego klienta, boją się tych ludzi. Co też zauważam, że faktycznie duża część pozycjonerów na początku na przykład się boi tych spotkań, bo się obawiają, że na przykład klient im coś wytknie, nie będą na to przygotowani. Ale myślę, że to się też zaciera wraz ze zdobytym doświadczeniem, po pierwsze z klientami, z rozmowami, a po drugie ze zdobytym, zdobytą wiedzą w, w całym zakresie SEO, bo też pewne. Procesy pozycjonarskie umiemy lepiej później klientowi wytłumaczyć. Nie? Mhm. To wracając do początku jeszcze mhm. raz, e, uważasz, że te wszystkie kompetencje, które wymieniliśmy gdzieś po drodze, techniczne SEO, komunikacja z innymi komórkami w firmie, byłeś świadom tej potrzeby na starcie swojej kariery? Nie byłem w ogóle świadom niczego, jeżeli chodzi o SEO. Tak jak mówię, trafiłem tu z przypadku. Czytając ogłoszenie na pozycjonowanie, myślałem, że pozycjonowanie polega na pozycjonowaniu, układaniu jakichś elementów na stronie w FATML. Dopiero dwa dni przed rozmową rekrutacyjną faktycznie trochę poczytałem o tych title'ach, o tych metadanych i ogarnąłem. Faktycznie przypadek. Tak, i ogarnąłem, że faktycznie chyba nie o to chodzi. Mhm. I też po prostu na przykładzie sobie, zrobiłem swoją stronę internetową, zoptymalizowałem ją pod kątem SEO i faktycznie zauważyłem, że, że to jest trochę coś innego, nie sobie wyobrażałem związanego z tym pozycjonowaniem, mhm. jak jeszcze poszedłem do, do pierwszej, mniejszej agencji właśnie pracować no to też dostałem na twarz czysta meta description do napisania o meblach dziecięcych bodajże, o jakich łóżeczkach i tak dalej. To już w ogóle byłem załamany o co chodzi w tym SEO. I aż do momentu, kiedy faktycznie nie trafiłem do ICEI, to w ogóle nie miałem styczności, świadomości, że te umiejętności miękkie będą faktycznie mi potrzebne, no bo w poprzedniej agencji na przykład nie komunikowałem się z klientem, nie spotykałem się mhm. z klientem. E, jako junior, a tutaj faktycznie wraz z, z rozwojem swojego stanowiska coraz więcej e, rozmów z tymi klientami było, i faktycznie e, zauważyłem, że e, no to pisanie title i meta description nie wystarczy, nie? że trzeba jednak dołożyć też trochę swoich umiejętności miękkich. Albo copywritingu AI. Oraz, <laughs> dokładnie. Albo okay. copywritingu, yeah. Dobra, a jakbyśmy na koniec, w takim razie, zarzucić jedną złotą radę osobom, które chciałyby rozpocząć karierę w SEO, to co by to było? Złota rada w SEO. <laughs> <laughs> Przede wszystkim być wytrwałym, to na pewno, bo w SEO trzeba być wytrwałym. No i żeby się tak nie stresować tymi spotkaniami z klientami, no bo to jest po prostu coś naturalnego. Jeżeli robicie dobrze swoją robotę, no to. Nie musicie się niczego bać. Super. Dzięki, Piotr, za rozmowę. Mam nadzieję, że Dzięki. takich przypadków jak ty będzie tylko więcej, bo takie osoby fajnie budują fajnie budują branżę i dobrze się z takimi osobami współpracuje. Dzięki jeszcze raz. Dzięki.